Usłyszałam już wiele razy, że jest to bardzo wzruszająca historia. Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko po filmie, przynajmniej dla mnie, po filmie Nietykalni. Obawiam się pewnego rodzaju powtarzania klisz na temat osób z autyzmem. Ale przekonamy się zaraz. Et si on te demande comment tu es venu? En métro. En passant par quelle station? Saint-Lazare. Et ensuite? Porte de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. Ben, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale. Il est mineur, elle demandera le placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours. No, film jest bardzo wzruszający, ale na szczęście nie jest to ckliwy film. Bardzo poruszający, świetnie zrobiony. Generalnie mnóstwo emocji, no dużo takiego poruszenia. Poruszył mnie ten film, dlatego że dla mnie to jest obraz o tym, że wszyscy nawzajem sobie jesteśmy potrzebni. Ja cały czas porównuję trochę z Nietykalnymi i uważam, że ten film jest jeszcze mocniejszy ze swoim przekazem. Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi, ils sont pas nombreux. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Cały ten film w zasadzie gdzieś tam odnosi się do takich doświadczeń pracy terapeuty. Osoby ze spektrum są bardzo realistycznie pokazane, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby właśnie niewerbalne. Więc każda z tych postaci też mi kogoś przypominała. Tak to właśnie jest, jak pokazano w filmie, że pomoc jest niewystarczająca, że brakuje rozwiązań systemowych. Więc on znowu dotyczy tej wybranej grupy osób, ale dla mnie jest bardzo prawdziwy. Sytuacja wydaje mi się bardzo bliska, ponieważ autyzm jest wszędzie taki sam, nie zna granic. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, vite fait. Ważne jest, żeby widz zobaczył, że można świat widzieć inaczej. Mam nadzieję, że w Polsce ten film spotka się z bardzo dobrym odbiorem, zarówno ze strony osób, które są związane ze środowiskiem, jak i właśnie, które nie mają do czynienia z osobami z autyzmem. Zdecydowanie bym poleciła wszystkim, których znam, których nie znam. Takie szersze horyzonty patrzenia na innych ludzi, to jest coś, co może dać ten film.